Cześć, witajcie. Dzisiaj kontynuacja z poprzedniego odcinka, czyli Esp Galuda 2. Gra ta zdobyła bardzo dużą popularność, dlatego w 2005 roku powstała druga część, którą właśnie widzicie. No cóż, co by nie przedłużać, wrzucamy tradycyjnie sobie trzy żetoniki. Na początek 3 i rozpoczynamy rozgrywkę. Oj, będzie się działo, będzie. No dobra, niech będzie ta postać. No tu jest chyba sterowanie opisane. Oj, czymś innym się strzela niż tam poprzednio. Innym przyciskiem. Czy lepiej, czy gorzej, nie wiem. Patrzcie, jaka sieka. Oj, trudniejsza gra od pierwszej części, widzę. Już widzę, że jest trudniej. Oj, chyba tutaj długo nie pogramy, coś mi się wydaje. No niestety rwie mi dźwięk. Prawdopodobnie jest to przyczyna tego, że gra uruchomiona jest na emulatorze i emulator po prostu, procesor emulatora nie wyrabia. O, widzicie. Szybko żeśmy zakończyli tą rozgrywkę. No ale lecimy dalej sobie. Dobra, ochronę włączymy. No niestety, druga część jest o wiele bardziej trudna. Poza tym, no tutaj widzę, że już faktycznie ten mój emulator nie wyrabia, bo są przycięcia obrazu i przycięcia dźwięku, jak słyszycie. Ale niestety nic na to nie poradzę. Po prostu jest tak, jak jest. Gdyby to była fizyczna maszyna, fizyczne urządzenie, to prawdopodobnie by tych defektów nie było, a tak to niestety. Dobra, ochronę trzeba włączyć, bo to nie ma co. A, już żeśmy ochronę włączyli. A, ochrona działa, patrzcie, tylko dopóki nie zacznę strzelać, ale numer. Jak zaczynam strzelać, to ochrony nie ma. Nie rozumiem tej polityki. O, znowuż coś z dźwiękiem się dzieje. No mówię, prawdopodobnie nie wyrabia mój emulator. I dlatego efekty dźwiękowe są, jakie są. Ale gracz od biedy się daje. O, ładnie. No i jakieś tam wodowanie chyba. Z tego, co się domyślam. O, o, o. Sieka znowuż. I to na całego. Aha, nie mamy tego. Dobra. 10 żetonów wrzucam. Chyba 10 wrzuciłem, nie wiem. Tak mi się wydaje. A czy mi się dobrze wydaje, to zaraz się okaże. Oj, oj, oj. Mam nadzieję, że mi gry nie wywali, słuchajcie. Bo to by była masakra. Ojej, coś tu się dzieje, patrzcie. Niesamowite efekty, niesamowita grafika. Takie gry to jeszcze żeśmy na kanale nie mieli, słuchajcie. Takiej gry na pewno nie było. Z taką jakością grafiki.
Dobra, dalej. O, jaki stwór. No słychać ewidentnie, że tutaj nie wyrabia to urządzenie moje. Wyraźnie zwalnia i wyraźnie dźwięk się psuje. O. No i rozwalone. Przeciwnik rozwalony. Żeby ta gra płynnie szła, to by było naprawdę fantastycznie. Bo jak mówię, chyba tak fajnego, dobrego, dobrze zrobionego tytułu pod względem zarówno graficznym, jak i dźwiękowym, to chyba jeszcze żeśmy nie mieli. No inna sprawa, że to gra z 2005 roku, tak jak już mówiłem, więc to też o czym świadczy. No, z tym dźwiękiem to masakra. No i rozwalone. I fajne detale tego statku, który się rozpadł. No, dopracowana gierka, nie ma co. No tylko może za bardzo obciążająca system, bo gdyby nie to, to by była rewelacja, naprawdę. Patrzcie, co tu się dzieje. O, żetony mi się skończyły. Dobra, wrzucamy jeszcze 3. Jeszcze 3. Spróbujemy tutaj coś nawalczyć. Nie wiem, co mi z tego wyjdzie, ale próbujemy. Tak samo jak w pierwszej części, tak samo i tu 3 żeśmy dorzucili. No ale tu na pewno tak daleko nie zajdę.
Nie ma opcji. Gra jest zbyt trudna. Poza tym no widzicie, co się na ekranie dzieje. Aniołek? Hehe, aniołek, ładny mi aniołek, który strzela do mnie. No co jest, jeszcze dodajemy sobie ze dwa, bo chcę tu przejść do końca tego aniołka. Miejmy nadzieję, że to wystarczą te dwa żetoniki. Chociaż powiem wam, że tej energii to mu jakoś tam słabo ubywa. Jeden dorzuciłem. O, kwiatuszki, patrzcie. Nie no, muszę załatwić to cudo. Nie wiem, to jest motyl jakiś gwiezdny. Muszę to cudo załatwić. No i patrzcie, ja nawet kurczę, gdybym miał się gdzieś schować, to bym się nie schował pod takim gradem pocisków, jak to do mnie sypie. No. Dobra. Jeszcze dwa. No muszę to załatwić, to cudo. Nie odpuszczę, jak tego nie załatwię. No już niewiele mu tego. O, udało się. Rozwaliłem. Uff. Ciężko było, ale się udało. No, także teraz już dokończymy tym żetonem na lajcie, co nam się udało grać. No i koniec. Dobrze, zobaczmy w takim razie, czy będzie wpis. Powinien być za tą ilość kasy wrzuconej do automatu. Chociaż wpis powinien być. Wiem, że koniec gry. O, patrzcie, nie ma wpisu. No niebywałe. Tyle kasiory, co ja wpompowałem w ten wirtualny automat, nie ma wpisu. No nic, mówi się trudno. To tyle ode mnie na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!